Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i jestem z poradnikiem, mianowicie uaktualnienie poradnika, jak zainstalować MCA, ponieważ pod tamtym filmikiem nieco się troszeczkę zmieniło, tu się ludzie kłócą, tu nie coś nie działa, więc postanowiłem nagrać poradnik na nowo, odświeżyć go i powiedzieć, jak to wszystko teraz działa. No więc instalacja MCA jest bardzo prosta, nie jest skomplikowana, wyjaśnię dokładnie wszystko, kompletnie wszystko, co trzeba. A więc na początku, co potrzebujemy? Potrzebujemy GTA San Andreas oryginalnego. Jeśli mamy wersję 2.0 GTA San Andreas, ściągamy patcha, którego podam w opisie. To jest właśnie to. Wpakowujecie to, klikacie dwa razy. Oczywiście instalujecie do GTA, może to zademonstruję. Next, next. Podajecie ścieżkę GTA, gdzie macie zainstalowane, klikacie next i instalujecie. No tu się mam zainstalowane, to nie potrzebuję. No tak, już mamy GTA wersję 1.0. Jeśli mamy wersję 1.0, nie pobieramy tego patcha i jest on wtedy zbędny. Cóż, co dalej? Wchodzimy w swoją przeglądarkę internetową, niezależnie co mamy, Mozilla, Explorer, Opera i tak dalej. Wchodzimy w Google, GTA Site. Wpisujemy oczywiście, przekierowuje nas na stronę GTA Site. Można też wpisać GTA.net.pl. I tak, poczekamy, aż się strona załaduje, bo oczywiście będzie nieciekawie. No i po lewej stronie szukamy GTA SA. Klikamy download. Znowu zjeżdżamy niżej. Szukamy multiplayer. I proszę bardzo, multiplayer. Nie samp. I MTA SA 1.3. Kliknij, aby pobrać. No i na tym większość ludzi się niestety gubi. Tak. Nie, co dalej? Pewnie klikacie to i tak dalej, ale nie, to trzeba kliknąć tutaj download. Tu się wyświetli link. Kliknij, aby pobrać. Następnie znowu zjeżdżamy na dół i znowu klikamy to samo, czyli ten download. Oraz przekierowuje nas na AdFlya. I czekamy 5 sekund. Czekamy. Skip ad, klikamy, MTA się pobiera, klikamy zapisz plik. Plik się pobiera, pobrał się, klikamy na niego, uruchom, dajemy next, I agree, klik to co chcemy, add to Games Explorer, klikacie to co chcecie, najlepiej zaznaczcie wszystko. Server only, custom, to zależy czy chcecie stawiać serwer czy nie, klikacie next. Dostałem laga wielkiego, ale to tak jest. No i tutaj jest troszeczkę pogubienie. Jesteśmy ta. To jest defaultowo pokazane, gdzie można zainstalować MTA. Custom do wybrania i ostatnie używane. Instalujemy to najlepiej tutaj. Tego się nie instaluje do gry. To się instaluje w osobnym folderze, jak nam gra proponuje. Tak mamy zrobić. Klikamy next i instalujemy. Nie mam zainstalowane, więc nie trzeba. Zamknę. I proszę bardzo, nasza gra jest gotowa do grania. Teraz tylko ją odpalimy. Na dowód tego, że tak to ma być. MCA San Andreas 1.3, jak widzicie. Klikamy to. Oraz gra się włącza. I ja widzę się z wami za chwilę w grze. Tak ładnie. Powinno tak się. Okej, jesteśmy w drugiej części mojego poradnika. No i teraz, powiedzmy, jesteśmy właśnie w naszym oknie w MTA. No i mamy takie coś, jak nam coś wyskoczy, bądź też nie wyskoczy. Klikamy Yes oraz instalujemy to. Wrzuci nas na pulpit. Ja na razie nie chcę tego instalować, bo chcę wam pokazać, o co chodzi. Po prostu Yes i to się instaluje samo do MTA. Ja tego na razie nie zrobię, bo pokażę wam, jak gdzieś dołączyć i tak dalej. Okej, okay. Jest wersja aktualnie 1.3.3, teraz nam wyskoczyło, nie? Ale musi być 1.3, musicie mieć takie coś. I wtedy gratuluję, macie już MTA zainstalowane. Co dalej? Jeśli settings, ustawić sobie swój nickname. Jeśli macie jakieś mody, to ustawiacie to tutaj. Ja tego nie chcę robić, bo wtedy większość serwerów nie działa. Wideo, ustawiacie wszystko, co musicie, co chcecie. Audio, to jeśli macie swoje piosenki wgrane. To macie dźwięki, to są MTA, jeśli powiedzmy jakieś są mody na serwerze, to wtedy mody związane z dźwiękiem, to wtedy powiedzmy dźwięk silnika jest i wyciszacie to, wam nie pasuje.
źle dźwięk silnika, to jest właśnie MTA, volume. To jest radio oczywiście, zwykłe dźwięki oraz głos czatu. Tu są klawisze do bindów, po prostu sterowanie tak jakby oraz inne rzeczy, czyli repair i tak dalej, funkcje dla multiplayers. Musisz również ustawiać swoje własne, ale to tam już na serwerach roleplay, tam jest wszystko wytłumaczone i tak dalej. Controls, no to chyba nie muszę nic mówić, interface. Tu nic nie ruszacie, chyba że chcecie się w coś pobawić. Niezaawansowane. No tam do tylu multiplayer, to jak wam pasuje, możecie ustawić. No okej, okay, proszę bardzo, macie swój nickname, ustawienia graficzne ustawione. Klikamy serwer, dobra, a może zacznijmy od tego. Quick Connect nie ruszamy. Serwer Borsy, jeśli chcemy stworzyć, znaczy jeśli chcemy wejść na jakiś serwer. I zaraz, sorry za to cięcie. Serwer Borsy, jeśli chcemy wejść na jakiś serwer. Host Game, jeśli chcemy zahostować grę. Map Editor, czyli tworzymy tutaj mapę. Settings to byliśmy. About, czyli informacje na temat, no i wyjście. No nas interesuje serwer Browser. Klikamy serwer Browser. Gdy mamy IP. Zawsze musimy zaczynać się od MTA, więc jak ktoś wam wyśle IP odtąd, to po prostu doklejacie do tego. Tutaj mamy nazwę serwerów. Mamy internetowy, internet, local, favorites i recent. Recent to na których graliśmy ostatnio, favorites to ulubione. Local to są serwery lokalne, a internet to są serwery z całego świata. No i możemy sobie posortować po graczach, po trybach, po pingu. Komu co odpowiada, po prostu później wchodzimy na jakiś serwer. Po prostu klikamy, powiedzmy, coś by mi nic nie modowało. Niech będzie, powiedzmy, jakiś. Powiedzmy, jakbym sobie pobił na playu. No to jestem na playu. Albo klikam na to dwa razy, albo klikam to od razu i connect. No i piszę connecting, entering the game. Następnie coś się nam ściąga, bądź nam się coś nie ściąga. Jeśli nam się ściąga, to po prostu takie są jakieś mody na serwerze wgrane. No i czekamy chwilę. Chwilę będzie lag. Nagle znowu coś się zacznie ściągać. Jak widzicie, to było tylko ściąganie wstępne. Teraz ściąga się właściwa zawartość tego serwera. Nie mam mody, więc na to nie zważajcie. No i jak widzicie, jak wyglądamy. To jest jakiś play. To się ściąga swoją tam prędkością. Zależnie od internetu, więc jeśli macie słaby internet, no to się może ściągać trochę długo. Ja mam szybki, ale akurat teraz coś mu odwala. No i jeśli chodzi o ten poradnik, to myślę, że wam pomogłem wejść na serwer. Pamiętajcie, co potrzebujemy, że GTA musi być, bo mimo że podawałem to w opisie, to GTA, nikt nie wiedział, czy trzeba GTA. No więc trzeba GTA. Jeśli poradnik się przydał, to zachęcam do ocenienia tego filmu i do zobaczenia. Cześć!